Patryku, powiedz, jak rozwija się twoja kariera po zwycięstwie w Top Model? Wiesz co, mogę to interpretować po prostu na wielu płaszczyznach, dlatego że idzie przód, ale też po prostu idzie w przód, ale też czasami po prostu stoję w miejscu, dlatego że czasami nie ma zleceń tak samo, tak dużo jak na przykład mam teraz, bo przecież zima, zaraz po wygraniu Top Model po prostu był taki okres martwy, gdzie było mało jakby po prostu pracy, a teraz zaczęło się po prostu takim przytupem konkretnym i codziennie muszę coś działać, codziennie działam, codziennie pracuję, dlatego że buduję swoją markę, o tak. A powiedz, czy masz jeszcze podpisane jakieś kontrakty zagraniczne? Zagranicznych jeszcze za bardzo nie mogę mówić, o tak. Dobrze nie powiedziałem. Za bardzo jeszcze nie mogę mówić, ale na razie agencja po prostu wszystko jakby organizuje. Jest na takim po prostu jakby oddziale, znaczy jakby na takim... Na takim rozdziale, że szukają po prostu, czy też oni po prostu ogarniają całą moją pracę za granicą. Ja tylko po prostu jestem modelem, którego mogą czasami po prostu wysłać za granicę.